Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Halo, dzień dobry, ja jestem Milorek, a my dzisiaj gramy w klasyka klasyków. Czyli klasyka gotika. Którego, tak nawiasem mówiąc, nigdy w życiu nie grałem. Znaczy raz grałem, ale chwilę. Dobra, więc zaczynajmy. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Dobra. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W
końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są 3 obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Okej. Okay. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Okej. Okay. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Ale to głośno jest. Dobra. Rozdział pierwszy. O Boże. O Jezu, jakie to jest sterowanie dziwne. Co to jest? Pochodnia. Dobra. Najważniejsza rzecz. Zapisz. Okej. Okay. Najważniejsza druga rzecz. Ustawienia. Klawiatura. Do tyłu, do przodu, ok. W dół, lewo, prawo, ok. Broń, spacja. Działanie, lewy kontrol, skok, alt. Bieg, shift, skradanie się. To chyba trzeba będzie zmienić. Rozglądanie się, ekwipunek, tab. S. B albo N. Jezus Maria. B. Współczynniki. OK. N. OK. Control. Nie. Al. Czemu nie mogę jej wziąć? Klawiatura. Działanie. Lewy kontrol. Spacja? Nie. Halo? Czy tu coś jest ciekawego? Czemu świetle? Nie wiem. O, kiwo. Czemu nie mogę tego wziąć? Jak się bierze coś, podnosi? O Boże! Jakie upośledzone! Dobra. Zdjąwszy to, wezmę jeszcze tą pochodnię. Okej. Okay. Tak, ekwipunek. O. Gdzie jest moja pochodnia? Halo? Broń, pancerz, magia, artefakt, żywność, napoje, pisma, pozostałe. Pochodnia! Nie użyłem jej. Dobra, nieważne. O Jezu, o Jezu. A, dobra, mam tryb. A,
A mogę wyłączyć ten tryb downa? Dobra, wyłączyłem. O Jezu, o Boże, jakie to jest upośledzone. Dobra, jedziemy, idziemy. Hej, ty! Nawet tam nie podchodzę. Dobra, tu nie ma nic fajnego? Nie, a tutaj? Jagoda. Chrząszcz. Czekaj, w pobliżu kopalni jakiejś. Przypadkiem tam nie miało być ten. Skrzynia czy coś? Zerknę tylko. Pyk, pyk, pyk. O kurde, nic nie widzę. Chyba nie. Chociaż? Może tam? Okej, dobra, już wiem, co zaświeciło. Ciekawe, ciekawe, interesujące rzeczy. Weź od razu mi tą... Jedno, jakie to jest dziwne. Dobra, zjadłem jagodę, wyłącz to. Biegnij. I będziemy musieli z chrząszczem się chyba na pięści lać. A, to jest skok. Fajny. Dobra. Słuchaj mnie, ty. Dobra, ja nie mam pojęcia, jak się bije z tym czymś. Idę stąd. O, tu chyba będzie. Tak, dobra. Jest jagoda. Jest szczała. Jest kubek. Jest skrzynia. O kurde, dobra, ogarnąłem, jak się to używa. Strzały, pochodnia, wytrych. Dobra, weź to teraz puść. Odejść od tego. Dałaby się jakaś broń. A czy ja na przykład mogę włączyć, żeby te napisy były ten? Ustawienia, gra, podpisy, tak. Ale żeby te podpisy były cały czas? Nie wiem, znaczy w sensie z większej odległości albo coś. Jagoda. Dobra, podniosę. Dobra, bierzemy kill off. Broń. Kill off albo szczała. Weź kill off. Okej, okay, dobra. Wyposażywszy się w to, idę zaatakować chrząszcze. Bo z tego co wiem, warto jest, by chrząszcze były bite. O kurde, zabiłem chrząszcza. Dobra. Okej. Mięso chrząszcza. Okej. Dobra, sterowanie już jakoś mi podchodzi. Dobra. Ciągle zapominam, żeby nie sprintować. Bo jeszcze jest gorzej. Co to jest? Co to jest? A, zapisz. Okej. Tu mogę wejść? Mogę. Ale co to tam jest? Jakbym tak po prostu szybko tu podszedł. Wziął to.
to i uciekł. To brzmi jak plan. Dobra, biegnij. Pochodnia, strzała, pochodnia, dobra. Tu jest jagodów pełno, jagód raczej. Jakieś moje kicanie tu nie pomaga za bardzo. Tu są ścierwojady, to jeszcze pamiętam. Nie wiem, czy ja chcę z tym bić się. No nie, może nie. Uciekam. Dziwny lag był, dobra, trudno. Dobra, uciekamy. Burkowe ziele. Serafiks, dobrze. Już widać obóz. Dobra. Jesteśmy w sumie gdzieś, nie wiadomo gdzie, jacyś dwóch chłopów stoi, jagoda po drodze, bierzemy. Chłopie, halo, halo, jagody więcej. Halo. Czekaj. Co tu się dzieje? Hej ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec, idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co poluje? Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Okej. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Jej. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Jak to? Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Okej. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Okej. A ty, Drax, powiedz mi, co ty chcesz? Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie?
Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, masz piwo. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Było niedobre. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Kurde, drogie rzeczy, dobra. Koniec. Idę do obozu. I to nawet prędko. Tędy? Nie, tędy. Dobra, pójdziemy do obozu i myślę, że to na sam początek chyba... Kurde, ścierwo, jakbym mu tak w ciry spuścił. Mam mało życia. Na przykład zapiszę sobie wcześniej. A, patrz, jednak ja jestem wojownikiem. Dobra. Ścierwojad pokonany. Dobra, biegnijmy do obozu starego, bo potrzebujemy odwiedzić różnych ludzi. Czekaj. Wyciągnij. Ciągnął mnie! Nie, najgorzej. Dobra. Z tym zawalczymy. Tylko, że ja go nie widzę. O, teraz widzę. A co on tak na szczała padł trochę? Nie wiem. Nieważne, dobra. Idziemy stąd. Z tym nie walczymy, bo tamten jest upośledzony. Nie wiem, kto bardziej, ja czy on. O nie, tu jest jakiś. Szybko. Wojujcie, wojownicy. Zabił go. To ja se wezmę. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu. Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę. Dobrze. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Jo, jestem najsilniejszy. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. Fajnie. Mili bardzo tacy kilof dadą i w ogóle ciry. Weź to podniesie. Dobra. Tu się przebiegnę, tu się pójdę, tu się wskoczę, jednak nie traktowałem. Dobra, tu coś leży, pewnie jako ta. Tam jakieś kurde krowo coś, łaki chodzą. Piwo. Widzę. Weź to. O, dobra, już wzięte. Idziemy teraz tu. No co robisz? Czemu tak robisz? Bierz kubek. Trochę jagód mógłbym zjeść jednak, żeby sobie odrodzić to życie, odnowić. Ale to później. Najpierw idziemy do starego obozu. Szkoda czasu. Dzień dobry. A ty dokąd się wybierasz? Jak do obozu. Dokąd? Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? O, ja... Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. Tak bym mu powiedział. Albo nie.
Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. Aha. Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. A, bo to stary obóz. Suchar. Dobra, biegnę. Witaj, kolego. Gdzie jest Diego? W dzisiejszych czasach na nikim nie... To się już więcej... A, stamtąd nie chcę. Tam było zbyt mądre. Diego! Cześć! Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy raz w miesiącu przysyła nam broń. Ty też... To mówiłeś mi. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Co to się dzieje? Trzymaj się. To się chyba nigdy nie zmieni. Dziwne. To nie mój problem. Masz rację. To się chyba nigdy nie myślałem, że to się skończy. Niektórzy nigdy. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Lepiej się do tego nie mieszać. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Mam już dość tej papieru. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dobrze, idę porozmawiać z Diego. Masz tu swoje... Nie, masz... Aha, dobra. Diego! A co pobiegał, to jego. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. To się już więcej... W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Dobrze. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od Rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę Rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Co? Zwiększyć siłę lub zręczność? A czy ja mam jakiekolwiek punkty w ogóle? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie mogę cię niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. A, najgorzej.
Dobra. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Jak to było? Dobra, koniec. Trzymaj się. Trzym się, panie, bo ja idę wszak. Do boju ruszam, idę stąd. To nie mój problem. Tak długo jak. Dobra, a więc chyba to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku pobiegamy sobie chyba i pozbieramy opinie różnych ludzi na nasz temat. Bezimiennie się żegna. I jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę i komentarz, żeby nie przegapić następnego odcinku.